12 kluczy, okej. To by było na wpływie na byle czym. Już ci wysłałem. Trzy focie. No, nawet fajna. Fajna, Lin. Miała, jak się uśmiechała, nie wiem, czy tam jest jeszcze taki rozdział, ale jest, miała tak. Aparat na zębach, miała taki... W tym trzecim taki, zdjęciu. Tak się fajnie te zęby odsłoniły, takie krwiste miała takie. No, dobra, ja się rozłączam do wieczorka. Do wieczora. Wszystkiego dobrego, na razie. No dobra, to tutaj mogę powoli dziubać, tak? Tak, wybij trochę lewala większego. Nie, on wczoraj jak żeśmy pomagali, to Dexter miał gdzieś 51 albo drugi miał. A ty teraz jaki masz, bo ja to nawet nie sprawdzałem. 50. O, nie, to już przyzwoite. Ty powiem, że na tym trzecim świecie to jest bajka, nie? Te jakieś teraz robię, to aż pokonałem. Teraz piekielne przypływy, że skrzynki z lepszymi przedmiotami wypadają. Nazbierać kryształów. No powiem ci, że jak przyszedłem na ten drugi świat, to bida z nędzą. Miałem wrażenie, że lepsze mi leciały przedmioty na tym pierwszym, ale... Ale ja Daxor robiłem... to samo powiedział, wiesz? Jak ostatnio. Robiłem, ja zawsze jak robiłem cokolwiek, jak grałem w Division czy coś, to przechodziłem całą fabułę sam. Ciężko było jak z Kurwetem, nie? Mm. A później, bo w Division to możesz sobie maksymalnie podnieść poziom świata na 5. Czyli jak ktoś nie ma już tego pancerza i tej damage'a na broń i tak dalej, to możesz zapomnieć, żeby się w ogóle po tym świecie poruszać. A ja jak teraz nie grałem na przykład 2 lata w tą grę, ale wskakuję na przykład na poziom 5 świata z tym, co se wtedy ten cały zrobiłem zestaw, na tego taktyka, to ci stawiam wieżyczkę, puszczam kulki wybuchowe, życia mam bardzo mało, na damage'u na broni mam bardzo mało, ale mam wszystko wypierdolone w elektronikę, czyli ja się chowam, a moby same padają. Ja tylko chodzę i zbieram po nich fanty. To tak samo. A, to te wieżyczki takie, nie? Tak. Jak jest, a w dwójce znowu, że w Division, to nie dość, że mam wieży, to zrezygnowałem z kulek wybuchowych. W dwójce znowuż mam wieżyczkę i drona tego latającego. Czemu no właśnie ja ten. Ja się tylko kurwa chowam. Ja ci powiem, trochę grałem, nie? Trochę grałem. To ja wiem, o czym mówisz. Ja legendarne misje robiłem sam. Sam sobie robiłem legendarne misje normalnie. Powolutku, nie spieszyłem się, nie robiłem rekordów tak jak youtuberzy, aby nie zginąć. Przecież dla mnie przy tak małej ilości zdrowia to zwykły podmuch wiatru wywoływał śmierć. Mm-hmm. Ja wszystko na odległość robiłem. Stawiałem wieżyczkę i spierdalałem do tyłu. A wieżyczka robiła i drony robiły to za mną. No co to jest, kurde, halo? Patrz, pokazuje mi tą misję na pomarańczowo. Wchodzę do tego tunelu. A tam gówno jest. Przeczytałem tylko książkę. Ta mapa tak pokazuje czasami to, co masz zrobić, żeby ich nagła niebieska wzięła. W każdej grze to, co cię prowadzi do celu, to cię zawsze wpuja robi. Idziesz do piwnicy, pokazuje ci, że to nie jest w piwnicy, tylko na górze. Idziesz na górę, pokazuje, że w piwnicy. GPS po chuju fes. Tak samo jak miałem pierwszy telefon z GPS-em, Sony Ericsson C702. Fajny, wodoodporny, kurzoodporny, kurwa i tak dalej, z takim karabinczykiem
że się zapinałeś od szlufkę od paska albo o te ucho metalowe od paska, takie, że jak gdzieś na robocie byłeś, żeby ci nie wypadł i tak dalej. Idę na pierwsze zlecenie, bo miałem ustawić antenę, bo od 20 iluś lat jestem, nigdzie się tego nie uczyłem, sam się, no jestem samoukiem. Ustawiam anteny szerokopasmowe, kierunkowe, satelitarne, radiowe i tak dalej. Idę na montaż komu, nie? Daję ci przykład. Jest ulica Głogowska i idę według tego, tej nawigacji, nie? Dochodzę do mostu z rzeką Czarną. Pokazuje mi, że ta ulica Rybacka jest po drugiej stronie. Przechodzę na drugą stronę, kurwa, znikła. No jaki chuj? No to wróciłem się z powrotem na drugą stronę mostu. Patrzę, jest. Przychodzę, kurwa, nie ma. W końcu się pytam tubylca, panie, gdzie to jest ulica Rybacka? A on mówi, panie, widzisz pan ten budynek? Ja mówię, no widzę. To jest jeden, jedyny budynek, to jest ulica Rybacka. No o kurwa, no. No jakbyś miał Fata Morgana, ty. Przechodzisz na drugą stronę, znika, idziesz na drugą stronę, jest, kurwa. Wyobraź sobie, że to jest jeden, jedyny budynek, kurwa, z tą nazwą ulicy, kurwa. A jest jeszcze lepszy numer, bo gdzieś tam na piekarach jest jakiś budynek, że jest przejebany. Ten budynek jest po środku i z każdej strony budynku jest inna ulica. No to kurwa, ja się pytam, to ci ludzie, którzy tam mieszkają, to jaki mają adres zameldowania? Z jednej strony jest radio telegrafistów, z drugiej jakiś forażerów, kurwa. Ja mówię, ja pierdolę, co za debil takie te ulice robi? Ja mówię, nie wiem. Chora głowa jakaś. Tak. Albo zamawiam taryfę z Bolta. No to kiedy? To było przedwczoraj. I nie na ten adres przyjechała. W piątek, nie? Zamawiam na Głogowską, kurwa. Patrzę, taryfa czeka na mnie na Bagienną. Ja mówię, kurwa, chyba wiem, co zamawiałem, nie? No, no. I dzwonię do klienta, on telefonów nie odbiera. To ja mówię, no chuj, to już się przejdę z buta, to jest jakieś 200 metrów dalej, nie? Tylko żeby nie spierdolił, nie? Ale w końcu się dodzwoniłem do niego i macham mu ręką, że jestem tutaj, kurde, na dole, podjechał. Ale ja mu mówię, to nic, mówię. Ja mówię, z rok temu to miałem, jak zamówiłem Bolta na Głogowską, a taryfiarz do mnie dzwoni, mówi, gdzie pan jest, bo ja tu już czekam 2 minuty. Ja się patrzę na mapę, on jest na Masarskim, kurwa. Ja mówię, panie, no na pewno do pana nie dojdę w ciągu 5 minut, to jest twój drogi ode mnie. Ja mówię, co wy macie za te GPS-y jebane w tym Bolcie, że ja pokazuję mi na mapie, kurwa, że jestem na Głogowskim, to się jedzie do klienta na Głogowski, a nie na Masarskim, kurwa. Kurwa, GPS to kurwa pro... No mów. No to mówię, ja Spyszne zamawiałem. Na chatę do siebie, nie? A mi na Białostoczek zawiozło, to jest gdzieś 4 km ode mnie. I oni się tłumaczą, że to pan tak źle, że to pan tak źle wybrał, że trzeba normalnie wybierać dobre adresy. A ja wysyłam screena z tego, z zamówienia. To takie tłumaczenie było cały czas. To dobrze mówisz, ja już tak zacząłem robić, że jak zamawiam, to od razu robię screena, żeby później nie było nieporozumienia, że ja coś źle wpisałem. No tak, i do mnie, wiesz, ja z takiej restauracji nas zamawiałem z naleśnika, z respekcjoną, mówi, że pan źle zamówił. Nie, mówię, ja dobrze zamówię, to pyszne.pl źle. I mówi, to nie jest mój problem, gdzie on zajechał. Mówię, ja nie będę płacić za dodatkowe dowozy. Ja mam screena napisane gdzie, a że oni później zmieniają, co udowodniłem im, to dalej było to samo, ta sama gadka, że to ja źle zamówiłem, nie? Mimo screenów. Nie mają najebane. Tak. Tak samo też zamówiłem, ale nie spyszne.pl, tylko te z Glovo czegoś nazywa. No, no, no. Glovo. 2 razy byłem zadowolony, bo kurwa, jakbym miał iść z dziećmi, bo tak mieli chętkę, żeby coś niezdrowego zjeść, nie? Akurat się mamusi nie chciało obiadu robić, ja bym nawet wolał sam placki ziemniaczane zrobić, skoro w McDonaldzie jeden placek ziemniaczany kosztował 4, później 6 zeta, a teraz nie wiem ile, czy 8, czy chuj wie ile. To ja w Aldiku kupuję zamrożone 10 sztuk placków, tarte na grubych oczkach, że jak je usmażysz na oleju, to jakby się sam zrobił. Takie zajebiste, nie? Za 8 zł. Ale
pomijając to, zamówiłem z McDonalda, się zdziwiłem, bo jakbym miał tam stać w kolejce, kurwa, bo to akurat jakiś dzień wolny od pracy świąteczny był, kurwa, zadzwoniłem na te Glovo, będzie za 10 minut, kurwa, dwa Happy Meale i jeszcze dla mnie i dla żony to taki jakiś bogatszy, jakiś wieśmaki, jakieś te drwale, kurwa. 15 minut, kurwa, cała operacja trwała, już był tutaj pod domem. O. To oni chyba skuteczniejsi są, co? Tak, ale akcja się dzieje później, ale nie wiem, czy to jest wina, że to był Ukrainiec. Ukrainiec to na rowerze, nie? Bo córka akurat wróciła z tego i się nie załapała na ten, to ja mówię, jak masz pieniążki, to weź sobie zamów, bo ja mówię, ja już nie mam nic na koncie, to daj płatność przy odbiorze i tego, nie? I tam miałem do wykorzystania jakieś tam 20% taniej, bo za te poprzednie zamówienie. To daję ci taki przykład. Ten, co wtedy był, za pierwszym razem, to ci mówię, 15 minut już było w domu. A tutaj? A tu tak, zamówienie, że będzie tam za pół godziny i tego, nie? Nie minęło pół godziny. Chuj, no nie ma, nie? Ale pisze, że kierowca, znaczy ten dostarczyciel już je. Ja wychodzę przed dom, kurwa, no nie ma. Ale patrzę, bramę dalej, rower jest przypięty do tego, do słupa oświetleniowego, nie? Tak skojarzyłem coś, że to może być, że na rowerku. O, gdzieś, kurwa, po las. Na drugą stronę ulicy, po bramach gdzieś chodził. Że to jedzenie już chyba zimne było, kurwa, nie? I tak się popatrzyłem na niego, panie. On, tak, ja słucham coś tam, ten tam po rusku trochę potem. Ja mówię, tu jest Głogowska, mówię, 54. Tam jest, że jest już 70 i tak dalej, nie? A on mówi, że on tutaj był, że już pukał. A ja mówię, panie. Kurwa, masz pan telefon, to trzeba było, tam przecież jest opcja, że może zadzwonić, nie? A ja mam pokój od strony, od podwórka, to ja nie słyszę, jak tam ktoś puka od strony, od ulicy. No. A jeszcze pieszka nie było, bo pieszek jest najlepszym alarmem, bo jak ktoś to zaraz szczeka. Ja mówię, no widzi pan, to trzeba było do skutku tu napierdalać, a nie gdzieś tam chodzić po bramach, kurwa. No, ale mówię, te ich, kurwa, nawigacje, kurwa, i tak dalej, i że on tam gdzieś tam znalazł, że to nie pod 50. Ja mówię, panie, no kurde, no przecież było jak w WoW napisane, że tu i tutaj trzeba było stać, a nie chodzić gdzieś po jakichś klatkach dalej i się pytać, czy to tutaj ktoś stąd zamawiał. Mnie już raz też młody Ukrainiec zawiózł. Potrzebowałem na cmentarz jechać, bo już tutaj nie chowają w Legnicy, tylko poza terenem Legnicy, 7 km dalej na wiosce nowy cmentarz otworzyli. I ten, jak mnie woził tu po mieście, to umiał trafić. Bo mu nawigacja pokazywała. A tam jest pipiduwa i zamiast na cmentarz, to kieruje w działki. Tak jak mają działki te z jabłkami i tak dalej, kurwa. I ja mu mówię, panie, nie skręcaj pan tutaj w prawo, bo kurwa, tu są, stąd się nie wyjedzie. Tam jest droga zaślepiona. Na cmentarz to trzeba 100 metrów dalej prosto i dopiero widać kaplicę. A ten chuja mnie słuchał w działki, ten wjechał w błoto, ledwo co wyjechał z tego błota. Ja mu kazałem tylko cofnąć do tyłu i do przodu, a on cofnął do ronda i wziął mnie na drogę szybkiego ruchu na Zieloną Górę. Mówi, że kurwa, my jebisz mać, my jedziemy na Zieloną Górę. Ja mówię, człowieku, ja kurwa nie chcę do żadnej Zielonej Góry, ja chciałem tu kurwa na cmentarz kurwa jechać. A on mówi, że nie da rady zawrócić, bo to jest droga szybkiego ruchu. Ja mówię, no to myślisz, że jak kurwa będę do Zielonej Góry teraz jechał? Ja mówię, ja pierdolę. Ja się patrzę na drodze, patrzę zjazd, Nowa Wieś Legnicka. Ja mówię, tu skręcę i kurwa w baranie w prawo, bo ja nie będę do żadnej Zielonej Góry jechał. Czytaj znaki, co są na drodze, kurwa. To mi zrobił wycieczkę, kurwa. 10 kilometrów czy 15 za Legnicę i żal mi się go zrobiło, zapłaciłem mu te kurwa 14 zł, kurwa,
ale na cmentarz mnie nie zawiózł, tylko mnie zawiózł z powrotem na Głogowską, bo się bał, że się tam pogubi, kurwa. Ja pierdolę, to... co za ludzie. To co on robi w takiej pracy? No to mówię, jeszcze się go pytam, czy zna drogę, bo ten... Bo taryfiarz tak zwany, to musiał przejść egzamin z lokalizacji ulic, ta. Gdzie się te ulice znajdują. A oni biorą taki kurwa z ulicy, on myśli, że jak ma nawigację w telefonie, to on wszędzie dojedzie. Tak. Zajedzie za stodołę, pierdoli się w dziurę i nie będzie wiedział, jak stamtąd wyjechać. Kurwa. Kurde. To ja mam taką historyjkę. U mnie do mojej firmy przyjeżdża, wiesz, tir, nie? I on miał takiego, kurde, szwagra ciepatego. No ciepatego, nie? I słuchaj, i on gdzieś pożyczył od niego auto i pojechał na miasto. I miał, wiesz, strzałkę bok, wiesz, zieloną, wiesz, dołączanie do ruchu z ustąpieniem pierwszeństwa. I ten, ja on nie wiedział, bo on zrozumiał, że jak on ma zieloną strzałkę, no to on ma pierwszeństwo. I jakoś bajce przypierdolił. I wiesz, i ten, i on mówi, o, to pana wino, to pan powinien ten naprawić. A koleś mówi, słuchaj, to ja mam pierwszeństwo. I do jego żonki mówi, dobra, dogadujmy się, bo to za duży mandat będzie. A ta żonka jego mówi, że to wina tego kierowcy z bejce i żeby sobie płacili, nie? To wezwali policję i taki mandat przytulili. I mówi, taka znajomość, wiesz. Taka znajomość przepisów prawa jazdy i poruszania się. I tak samo te wszystkie te Ukraińcy, Ruskie, Białorusini, jak tu jeżdżą, to samo. Tak, to tak samo jak ich teraz opieka społeczna zaczęła ścigać za to, że dzieci biją, bo oni mówią, jak, no przecież u nas można dzieci bić. No to może w końcu coś się wać, bo ja to jestem... widziałem w sklepie widziałem, taka mała dziewczynka, że ja chciu to i zaczęła płakać, a to mówi, nie i tak dalej. Kozu się wkurzył, wziął i takie dwa klapy dał w dupę. Ta się rozpłakała, wszyscy ludzie się patrzyli na niego, jakby jej, nie wiem, ręce połamał, nie? No. Bo ono sobie, wiesz, bezstresowe wychowanie. A później wychodzi bezstresowe zachowanie, nie? No. Nie kop pana, bo się spocisz, kurwa. No kurde. Ja to ja mówię, te jakieś te czasy, które są, to jakieś chore. To już nie mówię, żeby dzieci tłuc, ale... Nie chodzi też o... Mi nie sprawia przyjemności bić własnego dziecka, bo to nie na tym polega, naprawdę tak zasłuży, że już kurde żyłka pęka, nie? Jak już doleję oliwy do ognia, nie? Ale mówię... Ale niech się faktycznie wezmą za tych, co naprawdę się tym dzieciom krzywda dzieje, ta. Gdzie kurwa chleją kurwa dzień za 500 plus i tak dalej. Nie no, to kurde. Przecież to jest to straszne. Będę żalił. Mi po śmierci tego Kamilka, co tam ojczym tego dzieciaka skatował, no. Nie? Z Częstochowy. To nawet nie wiedziałem, że dzień po śmierci tego Kamilka my żeśmy mieli sprawę w sądzie o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad Kacprem 9-letnim. Bo tak, starsza siostra chodzi, a on chodzi w kratkę. No. Jeden dzień pójdzie, tak jak dzisiaj poszedł, za 2 godziny pani dzwoni, żeby go odebrać ze szkoły, bo go ząbek boli. On jak idzie do szkoły, to od razu jest chory, albo go głowa boli, albo brzuch go boli. Mhm. Ja się patrzę. Wchodzę na tą całą Librusa tego, a oba 36 dni nieusprawiedliwionych, gdzie za każdym razem miał usprawiedliwienie zeszycie do korespondencji, a ja idę na tym zebraniu rodzicielskim i mówię, no przecież miała pani w zeszycie, czemu pani tego nie usprawiedliwiła? Bo ona zapomniała, a zresztą jest od tego dziennik ten elektroniczny. Ja mówię, proszę panią, nie mam do niego dostępu. Ktoś zmienił